Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Backpack Battles. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie Berserkerem pod Big Fucking Sworda ze względu na to, że w ostatnim odcinku dostałem na dziurę chyba za każdym razem, tak mi się wydaje. Tym razem po prostu przeciwnik mnie miotał tą bronią, więc fajnie byłoby tutaj coś pokombinować. Okej. No to dobra, no to lecimy na pewno tak. Polecimy sobie oczywiście z... Tylko ja tu nie widzę za bardzo możliwości. Nie wiem, sekundę, jest na pewno jakaś opcja. Nie ma opcji, no ale dobrze. Czekaj, no ja kurde nie widzę tego za bardzo. Patrz, nie ma jak to wsadzić w ogóle. Jak ty byś to wsadził? Żeby było dobrze. Okej. Nie, no co ja robię? Przecież to tak bez sensu. O, lipka. To tak czy siak musi być tak. Czekaj. O! No i patrz. Jezus, człowiek to widzę, że czasami nie ogarnia życia. No i teraz to jest złoto. Aha, tylko że... Nie, dobra, jest wszystko git. Gitara, patrz to, jak to człowiek rozkręcił kosak. No, zablokuję, nie chcę, żeby mi robił. Okej. Okay. Tylko my chyba za bardzo tych obrażeń jednak nie mamy aż tak. A nie, no kurde, tylko to jest strasznie wolno, zanim my uderzymy. Dobra, nie jest źle. Wiadomo, na ten moment jeszcze dajemy radę, ale później zacznie się robić problematycznie. Dobra. Co my w ogóle będziemy chcieli tutaj zrobić? Niech ja to się zastanowię. Dobra. Pytanie jest następujące. Co my będziemy chcieli? No na pewno... Na pewno będziemy chcieli zrobić tego Busted Blade'a. Aha! Tylko my nie mamy tego... Forging Hammera. Ale nie potrzebujemy. Okej. Tak to działa. To ja nawet nie wiedziałem. Dobra, to jest naprawdę okej. Ty no serio, to ja to w szoku jestem. Nie miałem pojęcia. Na pewno będziemy chcieli przyspieszacze wszystkiej maści. W sensie każda opcja na przyspieszenie będzie dobra. Więc to na pewno. Zastanawiam się, czy patelnię kupować, ale chyba nie bardzo. Nie bardzo jest to dla nas. Na pewno kamień dorzucimy, bo zada więcej obrażeń po prostu. A my potrzebujemy. O, fajnie, jest. Są glowsy. Więc to już jest gdzieś tam dla nas fajna opcja. Dorzucimy sobie te glowsiki. Banan kolejny chyba niekoniecznie jest. Wezmę, czemu nie? Valorous Task pod... Nie, to bez sensu, Valorous Task nie chcę. Ale możemy też zrobić przede wszystkim na przykład Dragon Scale. To jest za 7, to też tak trochę drogo, prawda? No nic, zostaniemy na razie przy Whetstone'ie. Będziemy mieli naprawdę chory damage, aczkolwiek tylko damage. Bo nic więcej nie będzie, bo my jesteśmy wolni jak nie wiem co. Ale jak trafimy, to hitujemy dosyć sporo, to trzeba przyznać. Jest to na pewno mocny hitting, to trzeba przyznać. Okej, dorzucamy sobie oczywiście. O, to jest też pytanie. To nie jest głupie, bo możemy zrobić tego Hero Sworda. I jeszcze zwiększyć obrażenia. Dobra, no to na to się skusimy. Tutaj damy Hero Sworda, tu damy kolejnego Bruma. Będzie pięknie. Oj tak, ja już to widzę. I amulet. Pod RNG. To jest ten plan. Ja to już widzę. To jest przyszłość po prostu nasza. Tak trzeba to zrobić. Innej opcji nie widzimy. No, dawaj. Hituj. Pięknie. Srogi damage. Srogie wygrywanko. Super, wlatuje tak.
Kolejny brumik tu wlatuje. I teraz jakby to zrobić, żeby to było dobrze zrobione. Tak, przesuniemy to. Mogę to kurwa kamień rzucić tylko i wyłącznie. Ten kamień to hit, ale no to chyba... Chyba tak trzeba zrobić. Patrz, kolejny whetstone. No to aż kusi, żeby... Tylko czekaj, bo teraz to tak... To ja bym chyba wolał. O. O. To chyba ma większy sens, szczerze mówiąc. Dobra, dobra, ja już tutaj coś tu widzę. Coś tu już zaczyna śmigać. Bo jak damy tak... Poczekaj, a jak damy tak... Nam przyspieszy tylko i wyłącznie wtedy... Hero Sworda. My chcemy tego Hero Sworda mieć tak przyspieszonego. Nie no, wydaje mi się, że to była lepsza opcja wtedy. Gdyby to tak było. Czyli damy tak, jeszcze raz. Tak. Tak, to jest bez sensu. Musimy mieć róg, żeby wstawić banana, który będzie przyspieszony. Tylko pytanie, czy my chcemy w ogóle banana przyspieszać? Czy nawet byśmy... Banan chyba nie jest w ogóle gdzieś tam opcją na przyspieszanie. Wydaje mi się, że trzeba przyspieszyć przede wszystkim nasze brońki. Dobra, coś takiego. Dałem ten amulet, to już chyba sobie albo zostawmy go. Trzeba go kupić, na pewno dostaniemy coś super. Ze względu na to, że my teraz to naprawdę będziemy mieć duże obrażenia, 5, 8, 7, 9, no to jak będziemy mucić, to konkretnie. Ty, jednak problemy są z tą staminą. O kurde, nie sądziłem, szczerze mówiąc. No to się troszkę zdziwiłem, muszę przyznać. Dobra, no to zróbmy to odwrotnie. Czyli faktycznie stamina nie jest aż takim tutaj wymaganiem. A jest trigger spec. No to not worth it. Chyba żebyśmy wzięli faktycznie jakiegoś peta, Jinxa na przykład. Ale my ze staminą to się gdzieś wyłożymy za chwilę. Autentycznie. Co to? Co to za Qbert? What the shit? Item access chance to gain. Okay. Item actives chance to use to gain. O proszę, ale ciekawe. Ej, no nie, pierwszy raz to widzę, szczerze mówiąc, odkąd wróciłem do gierki. No to będzie problematycznie, bo oni nas tu zmiotą. Chociaż? Żartowałem. Potężne brumy. O! Patrz, jaki zwiększony ten, bo to ile staminy? 1,5, to 1,2, a to 1. No to wyjdzie na to samo, a my dostaniemy fajne zwiększenie obrażeń. Wiadomo, na ten moment, bo my to w przyszłości i tak tego nie będziemy z tego korzystać, więc to tylko na ten moment jest nam to potrzebne de facto. Tu bym wsadził, jakbym miał miejsce. No bo tak to nie ma sensu tego wrzucić. Znaczy ja to kupię oczywiście, ale... Póki co... Box of Riches też się przyda. Póki co to jedziemy na jakimś buildzie typu... Nie wiem co się dzieje, ale dobra. O, potężne obrażenia są zadawane. Śmieszny jest ten utility pouch. Ale działa póki co, więc... na razie możemy płynąć na fakcie tym, że to działa. No co, no ja muszę to kupić, bo to jest super. Nie muszę tego kupować, ale bardzo, bardzo chcę. Przyspieszmy to, Jinxik będzie się fajnie odpalał, tylko teraz jak na zabój potrzebujemy
Cowboy Resilience za czwóreczkę, też fajna. Ale jak na zabój będziemy potrzebować staminy, bo my się za chwilę zdjemy. O. Ale może możemy liczyć na to, że będziemy gdzieś tam próbowali zberstować przeciwnika, tak jak teraz to się... O kurde, no i się healnął. No. Super. Dobra, no to jeszcze jest okej. Okay. Na pewno pójdziemy w szamana. Okej, okay, dobra. Super. Teraz tak. Plecak jest must have'em. Tak zwany must heavy. Chyba bym tak to zrobił. O! Bierzemy. I whetstone. Kolejny do zrobienia Hero Sworda. Super. Dobrze to wygląda. Co prawda... Śmieszne to jest, ale no. We'll see. Dobra, póki co to przeciwiny nas troszkę tymi spajkami gryzie, ale my też mamy ściąganie spajków. Z niej jest źle, co prawda obrażeń jednak nie mamy na tyle, żeby przeciwnikiem ugrać. No, mówi się trudno. Dobra, i teraz tak. No, musimy chyba zrobić coś w stylu takim. On bije wolniej, więc możemy zrobić tak, rzucić. Przede wszystkim potrzebujemy kolejnych miejsc. Są miejsca, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Można by rzec, że niezmiernie mnie to nawet cieszy. W ogóle, na ten moment, to ja bym to wszystko przesunął. Aha, tylko że jak ja to przesunę... Nie teraz, później to przesunę i będzie naprawdę git. Mogę zrobić tak. Okej. Coś to nam może dać? Niewiele, ale niech będzie. Jest banan. Ja go zakupię. Na ten moment to musimy tak to zostawić. I tyle. Bijemy sporo, tylko jest problem taki, że jesteśmy strasznie wolni. Ale tu się może jeszcze udać nam ugrać? Dawaj. On się tak healuje, skubaniec. No. Jakiś kryt. Elegancko, za 16 chyba mieliśmy 15 HP chyba miał, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, no i wlatuje ten bogacz. Hero Longsword. Który jest no po prostu przepotężny. O nie, no wygląda to dobrze. Wygląda to zjawiskowo. Spory damage będziemy mieć, to trzeba przyznać. Okej, okay, przyspieszenie mamy tego, co tam gdzieś potrzebujemy, więc też na pewno na plus. Dobra, możemy to zrobić na ten moment tak. Ewidentnie potrzebujemy też flat. Jakbym kupił flat i bym poszukał na faściku. Okej, dobra. Coś takiego? Fajnie byłoby w ogóle... Ty. Zróbmy to inaczej. Bo to nam za bardzo tu nie jest potrzebne. Możemy nawet zrobić to tak, żeby to przyspieszyć, ale właśnie tu potrzebujemy miejsca. Bo to fajnie byłoby włożyć na przykład tego fleta. O, coś takiego. Tu banan. Tu mamy 3, 4, 5. To jest 3, 4. Wrzucimy jedną rzecz. Okej. Okay. Looking good. No, ty nie. Dobrze to wygląda. To naprawdę wygląda dobrze.
Spiked Collar też fajnie byłoby mieć, bo nam przyspiesza tego Battle Rage'a. W ogóle w Battle Rage'u to ja rozumiem, że dostajemy 35% lifesteal'a, no to jest turbo nam potrzebne. Sprawdźmy, jak się teraz będzie nam to tutaj sprawdzało. Miejmy nadzieję, że dobrze. Okej, Battle Rage wleciał. Staminy nam troszeczkę, kurde, ale on ma też dużo healingu. Wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie tego chociaż. No. Ja cię kręcę. Jak my farcimy. Co tu się dzieje? No, to jest niesamowite. To jest taki farcik, że to jest szok. Ale dobrze, dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Container? Chyba nie bardzo. W ogóle, bo to jest critical hit by. To mi się wydaje, że Ripsaw Blade bije w ogóle więcej. Gdybym zrobił nawet tak. Bierzemy oczywiście Spiked Collar. Fanfara nie bardzo nam jest potrzebna. O! Change to stun. Oczywiście, że bierzemy. Potion Belcik. Dobra. No i nawet ten amulecik fajnie działa, prawda? Return damage limit of against melee ranged attacks. Ciekawe. Potion Belt, tylko tak, musimy coś tutaj zmienić. No, wyrzucę jedną tą, bo ten Spiked Collar jest must have'em dla mnie. Na ten moment oczywiście. Fajnie byłoby ten Leather Armor też wziąć. Ja nie wiem, czy my będziemy mieć miejsce w ogóle, żeby to jakoś... No może stracimy jeden Box of Riches, tu włożymy i tutaj jakoś to pogodzimy. Okej. Okay. Tu kolega to szybciutko obrywa. Lampa wleciała. O Jezus. No, dawaj, healuj, healuj. No, kurde, blisko było. Ale ładne, ładny healing. Sprawdźmy heala. Utility pouch. 39 heala dał. No bo my de facto też co bardzo heala nie mamy. To też jest na pewno gdzieś tam problematyczne dla nas. Mogę nawet zrobić tak. Okej, okay, Dragon Scale, dobra, fajnie to siedzi. Syr jest. Syr ja bym wziął. To serek brzmi dobrze. Tak, bo on nam armor zrobi. Mogę sprzedać to, dorzucić syr. Syr Boży. No i na ten moment wydaje mi się, że to tyle. Liczymy, że kolejną gierkę też się uda nam tutaj ugrać. Okej, okay, jest kolega z potężnym Greatswordem. Wydaje mi się, że my to szybciej ogarniemy, niż on gdzieś tam nas spróbuje przydziałać. Jeszcze zępa... O kurde. To było... Ale było blisko. Ale Empower fajnie wskoczył. W ogóle z czego my ten Empower dostaliśmy? Chyba z Shaman Maskę. Sprawdzimy sobie. Bo nie mam pojęcia. Tak, Shaman Mask nam dał parę. No to ta maska Shamana nam wygrała tą bitwę w tym momencie. Dobra, jest coś, co nam bardzo było potrzebne. I ten stamina sak właśnie. Przede wszystkim po to, żeby mieć więcej tej staminki, prawda? Dobra, oczywiście wlatuje. Nawet coś takiego. Wydaje mi się, że to głupie nie jest. Bo fajnie jest generować większą ilość. Jeszcze bym tego serka włożył. Nawet bym się... O, Heroic Pota też nie jest zła. Bo to da nam Empowera jeszcze więcej obrażeń. Ona jest za truje. Dorzuciłbym... Whetstone kolejne. Nie widzę. O, w ogóle, że ja nie zauważyłem, że to nic nie daje. Przez ten cały czas. To jest ciekawe, muszę przyznać. Ale dobra, no mniejsza o to. Ja bym sobie dorzucił też Blood Amulet. Super. Bardzo, bardzo dobrze dla nas. Teraz tak, no bo tu by ten Heroic Potion wszedł. To się nic nie zmieni, jak to wrzucimy. Czy zmieni się tyle, że nie będzie przyspieszany. Ale mogę to zrobić tak. No. Bo to de facto nie zmienia... Nie ma różnicy jakoś dłużej. I to sobie też zarezerwujemy.
Chyba wolę, żeby ta maska była szybciej szybciej odpalana niż ten ser. Bo ten ser póki co jeszcze nie ma gdzieś tam tutaj tej kombinatoryki. No dobra, no i sprawdźmy tego kolegę. Czy nasz potężny buildzik daje radę, czy niekoniecznie. No, to bez mydła daje radę. W ogóle co to największe obrażenia zadaje, to trzeba też sprawdzić. Damage tilt. Hero Longsword, o dziwo. 17-20 zadaje. Ciekawe. No spoko, spoko, muszę przyznać. Kamienie, patrz, po 14 kamień zadał ten. I to jest naprawdę dużo. Zajmuje jeden miejsca, a bije sporo, prawda? Więc warto, warto go gdzieś tam mieć. Ej. Ten ser tutaj by siadł. Dobra. Wydaje mi się, że Blood Amulet, który byśmy dorzucili do... Jezus, gdzie jest ten? O. Vampiri Glossy będzie nam dawać 5 wampiryzmu, to jest naprawdę dużo. I to nam będzie naprawdę potrzebne. Dodaje nam 5 wampiryzmu, ale też przyspiesza o 35%, a tutaj tylko 25. No to jest diametralna różnica, prawda? Kolejny Spiked Collar? Nie wiem, czy to nie będzie też za dużo troszkę. Możemy zrobić... Uuu, dobra. Kolejna paka na przyspieszanie. Ja bym definitywnie coś tu przyspieszył. Tylko co? No tego Ripso Blade'a bym przyspieszył. Tylko w tym momencie, jak ja to tutaj wkładam, możemy zrobić coś takiego. Okej. No dobra, i wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia i nie jest źle, plus dostajemy jeszcze dodatkowo jeden random buffik. Dobrze to wygląda. Let's go. Tylko trzeba liczyć się z tym, że się uda. Możemy nawet kupić, żeby tam gdzieś dodatkowo to przyspieszyć. No. Okej, okay, tu widzę, że chłopak gra pod one shota. O. Co to? O Jezu, ale piękny build. Już tak ewidentnie ktoś widzę, że gra jeden build i wbija rangę. No niesamowite, muszę przyznać, niesamowite. Zagrywka. Nie bardzo miałem możliwości, żeby to jakkolwiek skontrować. Mówi się trudno i żyje się dalej. Ja nie wiem, czy ja tą lampę bym nawet nie kupił, żeby tego Cole'a przyspieszyć. Bo to zawsze gdzieś tam będzie dodawało nam... Ja bym chciał to włożyć, to bym musiał to gdzieś... Tak włożyć na przykład. Prędzej tak. Chyba nie. Okej. A można byłoby tu coś pokombinować. Żeby tego Ripso Blade'a przyspieszyć, bo ja tu mam miejsce. To przekładam. To wrzucam tu na przykład. Gdybym stracił wtedy... Radziłbym te... Ile to jest? 10%. To nie jest jakoś dużo, bym miał przyspieszenie 35% na nim. Tak w tak? Okej. Okay. Nie wygląda to źle. I Shield of Valor w ogóle za 6. Można byłoby dorzucić. Szczerze mówiąc.
Ten Shield of Valor naprawdę można dorzucić. Dobra, zróbmy coś takiego. Może to nie będzie tragiczne. Sprawdźmy to. No dobra, no kolega to się stakuje powoli tym double axem, tylko pytania. Jezus, my staminy nie mamy. My tu ewidentnie staminy nie mamy. Ale dobra, udało się wygrać, ale ło. O panie. Stamina to jest must have w tym momencie dla nas. Można byłoby nawet tak to zrobić. Albo przyspieszyć jeszcze tego Jinxa. O, czekaj, czekaj, czekaj. A Jinx by złapał tu? Nie złapałby tu flecika. Szkoda. Dobra, no kupmy ten Shield of Valor. Bo to zawsze gdzieś tam zmniejsza te obrażenia. I szukajmy coś pod staminę. Jest ten Ledge Greatsword, ale chyba ja bym już zostawił tak jak jest. Bo wydaje mi się, że będziemy silniejsi z tym Greatswordem niż bez niego. Jak dam tak, to troszkę tracę. Mogę dać to de facto tak. I tak. To w teorii nie powinno być aż tak złe. Ser. Te buty mogę kupić. To by się przydało wtedy troszkę przymanewrować. Ale dobra, niech zostaną na razie buty, bo buty fajnie nam dadzą. O! Craig Pota. Dadzą nam po prostu laka, który też nam jest potrzebny. No nic, sprawdź. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało tutaj na kolegę, który też ma Vampiri Garbora sporo. No na ten moment to troszkę dymańsko tak zwane jest robione. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Riptoblade zadał bardzo dużo. Fajnie. Uuu. On też jest na moim radarze gdzieś tam poszukiwań, jeżeli można tak to nazwać. Aha, tylko czekaj, 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 bo ja to muszę mieć tu. Okej. Bo jak dam Wolpertingera, to bym go tutaj wsadził. No. To nam da dużego boosta. Możemy nawet przyspieszyć troszkę tą broń. Czy ja patrzę, czy ja coś tutaj nie... Gdzieś nie tracę na jakiejś kombinatoryce tutaj dłużej. Ale chyba nie. Zostawmy to tak. Będę Lamb of Call nawet wziąć. No, znaczy bez sensu chyba. I sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Dwie rundy nam zostały. Jest szansa na ugranie tego. Tylko musi dobrze, dobrze siąść. O Jezus, przeciwnik to ma ładny burst, szczerze mówiąc. Nawet ten shieldzik nam nic nie pomógł. Jezu. Tyle było z bursta. No nic, mówi się trudno. Żyje się dalej. Ten szafir to tutaj jest... O! No... To tutaj siedzi. W tym momencie. Nie no, wydaje mi się, że to jest game changer w tym momencie. Wydaje mi się, że to naprawdę rozrobi robotę. Zobaczymy oczywiście, bo znając życie, to może nie zrobić tej roboty. Tak, mamy ostatnią rundę, więc siłą rzeczy ja sobie mogę to sprzedać. To oczywiście tutaj wrzucam. Teraz Burning Cola nawet możemy zrobić. Patch pan. Pyk, pyk i patch to. No i to jest już... A czekaj, pytanie... Pytanie, czy jak chcę striggerować... Chyba wolę, szczerze mówiąc, Wolpertingera, żeby dostać 3 buffy, niż tam o 5% przyspieszyć broń. Nie mam pojęcia.
Ale nie, bo my to. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że my mamy dosyć dużo buffów, które nam dają właśnie możliwość taką, żeby się nie przejmować. No dobra, to jest ostatni pojedynek. O ty, bo to jest on hit, w sensie, ale nie że bronię. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie. My nie wygenerujemy przecież hita na poziomie 10, prawda? Się wydaje, że nie ma szans wygrywać hita na poziomie 10. Nie przemyślałem tego. No to nie było jakoś turbo dobre. Dobra, pota wypita. Czy my go w końcu piekniemy, czy nie? Dawaj, malina. Kurde, brakło. Ajajaj. Szkoda. Szkoda, 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 bo build naprawdę miał potencjał. Tutaj chyba scaling, tak? Nas troszeczkę porobił. Fatig 153 w ogóle. Zobaczmy heala, bo to jest ciekawe. 115 wyhealowaliśmy. Jakbyśmy mieli lepsze bronie jakieś, to na pewno jest na spokojnie do wygrania. Polecam wam ogólnie nie ten build, tylko zagranie właśnie pod na przykład Hero Longswords'a i przyspieszanie tych broni. Na przykład przez Jinx albo przez 2, nawet przez 3. Dużo staminy i no bo to robi robotę, one biją w miarę dużo. Chyba najfajniejsze tutaj to by były. No chyba ten Big Fucking Sword byłby najlepszy, ten Longsword gigantyczny. Bo to fajnie współgra ze sobą. Dorzucić Hero Longsworda i kamieni masa. Te kamienie też robią robotę de facto. No bo zobaczcie sobie. Te kamienie dodały. Missed attacks. Aha, dwa razy zmisowały. No to nie jest źle. One dodały. 10, 22. A nie, bo ten nie. Jego mogłem to w sumie przerzucić. Tylko nie byłoby za bardzo. No nieważne. Masz 24. Czemu ten zadał więcej? Czemu on dodaje więcej obrażeń? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dobra, no ale to by było na tyle. No ale no, tak jak mówię, no 30-40 prawie obrażeń to zadaje, więc to jest naprawdę dużo, jak na kamyczki śmieszne, prawda? Dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli wam się oczywiście podobało. Ja lecę zawsze takimi buildami, które sam gdzieś tworzę, więc to może być po prostu ciekawe niż granie typowo buildy pod gdzieś tam z internetu. No nic, dajcie znać i co, widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Battles. Trzymajcie się, hej hej!